We all know about Auschwitz, a key site of the Shoah and a universal symbol of evil. Ever since it was created in 1947, the museum has always attracted a large number of visitors. With the fall of communism and easier travel to Poland, the number of visitors has steadily increased. It has grown actually threefold in the last decade, reaching 1.3 million visitors last year, most of them from abroad. Yet we know very little about the specific challenges that the Auschwitz-Birkenau Museum and Memorial, as a preservation and educational institution, as well as a site of memory, face in fulfilling its multiple functions and mission. While Auschwitz-Birkenau has been recognized a UNESCO Site of World Heritage in 1979, so far it's been funded almost entirely by the Polish state. Due to financial constraints and urgent conservation needs, in 2008, the Auschwitz-Birkenau Foundation was established to finance a permanent, long-term plan to preserve the remains of the Nazi concentration and extermination camp. The foundation, under Dr. Cywiński's leadership, has been immensely successful. Less than 2 years after its creation, pledges now amount 80 million euros, so two-thirds of the required 120 million euros estimated for the new conservation plan. 60 million euros have been donated from or by Germany and other EU members, and the United States have announced last summer that it would contribute $15 million to that plan. Today we have the distinctive privilege to have Dr. Cywiński tell us directly about the various changes at the museum, the specific challenges and the solutions that are being sought, and the future that is being planned at the museum and memorial. And there will be time for question at the very end. I think you have received a piece of paper, so we kindly ask you to write your question, and people at one point toward the end of the talk will collect them, and then we will pose them to Dr. Cywiński. So without further ado, please join me in welcoming Dr. Cywiński. Dzień dobry Państwu. Good afternoon. A to działa? I don't know. Is this working? Yes. Nie będę dzisiaj mówił wiele o historii Auschwitz. I will not be talking a lot about the history of Auschwitz today. Jest ona, myślę, że wszystkim, którzy tutaj przyszli, którzy... Everybody who has come here. Jest ona bliska i znana, czasami nawet za dobrze. Knows it well, sometimes even too well. Chciałbym dzisiaj się skupić na XXI wieku. I would like to concentrate today on the 21st century. Na naszych czasach i na czasach, które budujemy, które przyjdą w przyszłości. On our times and the time period that we're trying to build that will come in the future. Czyli chciałbym się skupić na Auschwitz jako pewnemu zadaniu na przyszłość. So I would like to focus on Auschwitz as a certain task for the future. Ale zadaniu, które realizujemy już dzisiaj. But the task that we have started implementing today. Po II wojnie światowej odbyła się bardzo duża dwuletnia dyskusja w Polsce. After the Second World War there happened the really long, about two-year-long discussion happened in Poland. Co zachować i w jaki sposób zachować z tego olbrzymiego terenu poobozowego. A discussion about what to preserve, what should be preserved from this huge post-concentration camp area. Była to dyskusja głównie wśród byłych więźniów. It was mostly a discussion among the people who had been prisoners. I były bardzo różne koncepcje. And there were a lot of different concepts. Niektórzy mówili, że trzeba wszystko zaorać, dlatego że i tak nigdy nie da rady opowiedzieć. Some people believe that everything should just be plowed over because retelling that story was simply impossible. Inni mówili, że trzeba to zmienić na coś bardzo pozytywnego. Była mowa o założeniu uniwersytetu albo szpitala na tym miejscu. Other people were talking about changing it into something positive, something like a university or a hospital on that site. Żeby jakby odwrócić, prawda, tą niszczącą moc historii. To reverse this destructive power of history. W końcu postanowiono się utworzyć instytucję pamięci. Finally, what was decided was to create a memorial institution. Która zajęła się dwoma, czy która zajęła jakby obszar dwóch głównych części obozu.
which which took over the two main parts of the camp. Auschwitz 1. Auschwitz 1. I Birkenau. And Birkenau. Te dwie części zostały uznane jako wystarczające, żeby opowiedzieć całość historii. These two parts had been decided to be sufficient to tell the whole story. I dzisiaj jesteśmy również w takiej sytuacji, gdzie te dwie części są jakby symbolami opowiadające dużo szerszą historię. And today we're in the kind of situation when these two parts are considered to be symbols telling that story. Te dwie części mówią o całej historii Auschwitz, o wszystkich podobozach. These two places tell the whole story of Auschwitz, of all the smaller camps, sub-camps. Mówią o wszystkich wątkach w historii Auschwitz. They talk about various elements of the story of Auschwitz, plots of the story of Auschwitz. Czas obozu koncentracyjnego. The concentration camp. I czas obozu zagłady. And also the extermination camp. I również reprezentują coraz bardziej w ogóle całą historię obozów i całą historię zagłady. And more, they also come to represent the whole story of the Holocaust. I dla wielu ludzi stają się symbolem w ogóle tego czasu, tej wojny i tego zniszczenia. And for a lot of people they become the symbol of the whole war and the whole destruction that happened. Najgłębszym symbolem antysemityzmu. The deepest symbol of antisemitism. I generalnie symbolem najgłębszego upadku człowieka. And generally the symbol of the deepest fall of mankind. W związku z tym w jednym miejscu koncentrują się bardzo różne symbole i bardzo różne zrozumienia tego dramatu. Therefore, in this one place we have a concentration of various symbols and various understandings of the, of that theme. Co czasami oczywiście tworzy nieporozumienia, kłótnie, nerwowości. Quarrels, some sort of nervousness. Tu mamy kilka przykładów z historii. Dalai Lama. Dalai Lama. Jan Paweł II. John Paul II. Fidel Castro. Fidel Castro. Marsz Żywych. And here is the March of the Living. Kompletnie inne podejścia, czy to pod względem społecznym, politycznym, religijnym. Completely different approaches, whether it's from the political, religious or social point of view. To jest pewną trudnością tego miejsca pamięci. And this is a certain difficulty of this memorial. Bo każdy ciągnie tą pamięć w swoim kierunku. Because everybody's pulling the memory in their own direction. I pewnym głównym wysiłkiem polega na wiecznym powracaniu do faktów historycznych i do tragedii ofiar, aby nie pozwolić, by to stało się już tylko symbolem używanym w życiu codziennym. And the main effort is to try to go back to the original idea of the place, so that it's not becoming just an individual, something individual that people use in their everyday life. W szczególności w polityce to bywa nadużywane. In politics it happened to be, it happens to be overused. Gdzieś w okolicach roku 2005, around 2005 wiele było głosów w niektórych częściach Europy, że no już starczy, już nie mówmy o tym cały czas o tej zagładzie. Voices, particularly in some parts of Europe, voices basically saying, okay, enough is enough, let us just, it's enough has been said about extermination. Zmieniliśmy już wiek, Europa się zjednoczyła, nie będziemy cały czas wracać do tej historii. United, let us not go back to history. I sporo ludzi mówiło, że zobaczycie, frekwencja odwiedzających, bo to są te słupki, będzie pomału spadała. A lot of people were saying that you'll see the number of visitors coming in will be gradually declining. Widzimy, co się stało. These are the bars that you can see, we see what happened. I to jest coś bardzo ciekawego. And this is something really interesting. Odnoszę wrażenie, obserwując to od kilku lat, że ludzie coraz pełniej rozumieją fundamentalną zupełnie istotę tej historii. W cywilizacji europejskiej na pewno, a być może i światowej. Te głosy sprzed kilku lat, typu już nie mówmy na ten temat, one praktycznie znikły. Few years ago, the voices, you know, let's not talk about it anymore, have practically speaking disappeared.
Tutaj widzimy kilka krajów, które najczęściej, w największym, w największej liczbie odwiedzają to miejsce. No, oczywiście Polska to jest z jednej strony najbliżej, a z drugiej strony jest to poza całą tragedią zagłady również największy cmentarz dla Polaków. On the other hand, apart from the story of the Holocaust, it is also the biggest cemetery for Poles. Stany Zjednoczone, no, lekki spadek, prawdopodobnie przyczyna jest kryzysu ekonomicznego. The US has shown a little bit of a decline, probably caused by the economic crisis. Wielka Brytania, Great Britain, Niemcy, Germany, Włochy, Italy, Izrael. I tu widzimy duży wzrost, to są nowe programy dla grup wojskowych. And here we can see Israel, we can see a pretty good, pretty big leap, and this is, those are the new programs mostly for the military. Po nieudanej wojnie na południu Libanu stwierdzono, że trzeba wojska bardziej mobilizować. The unsuccessful war in the south of Lebanon, it has been decided that the army should be mobilized a little bit more. No i ta motywacja odbywa się w Auschwitz. And the motivation happens in Auschwitz. Francja. France. I proszę zobaczyć Korea Południowa. And now South Korea. To jest coś niebywałego. This is something incredible. To się zaczęło kilka lat temu. It started a few years ago. Obecność Korei Południowej, Japonii, Chin. The presence of South Korea, China, Japan. I to masowa obecność, 30-40 tysięcy. 30-40,000 people. Historia kompletnie inna. Ich druga wojna światowa wyglądała inaczej. Their Second World War really looked different. Nie mają powiązań z tą historią. They don't have many connections with this story, with this history. A przyjeżdżają masowo. And yet they come en masse. Co to znaczy? To znaczy, że Auschwitz w pewnym sensie stał się pryzmatem, który jest... What does this mean? It means that in some sense Auschwitz has become a prism. Który, przez który generalnie każda cywilizacja czy każda kultura może na siebie spojrzeć. To z jednej strony oczywiście rodzi pewne zagrożenia. Takiej, no bym powiedział, uniwersalizacji przekazu. Ale z drugiej strony wskazuje na bardzo mocny impact tego przekazu. What it shows is it shows a very strong impact of that message. To jest Republika Czeska. Here's the Czech Republic. Generalnie małe kraje Europy Środkowej wyglądają podobnie. Bardzo duży wzrost. All the small countries of Central Europe look similar. There is a big increase. Głównie jest to przyczyną jest wejście programów nauczania o Holokauście do szkół. The biggest reason for that is that the program of teaching about the Holocaust has been entered into their school systems. Potem brakuje 10 innych krajów i pokazuje tutaj Austrię, która jest... What's missing is about 10 other countries. At the end, you can see Austria, która no, prawie że w ogóle nie zwiedza i jest taką dziurą jakby na mapie Europy. And Austria is a kind of a, you know, like a hole in the map of Europe. They almost hardly ever come. A tutaj chciałem pokazać kilka miejsc, które można jako tako porównywać. And here I would like to show a few other places that could be used a little bit to an extent as points of comparison. Oczywiście wszystkie te miejsca miały inną historię. Of course, all of these places had a different history. Są tu obozy koncentracyjne i obozy zagłady. They are both concentration camps and extermination camps. Ale to pokazuje, jak bardzo Auschwitz stało się symbolem całości. But it has also, it's also showing the extent to which, how much Auschwitz has become a symbol of all of it. Kilka tygodni temu miałem odwiedzającego, który przyszedł z wielkim protestem. A few weeks ago I had a visitor who came very indignant to protest. Dlaczego podczas wizyty Auschwitz tak mało mówimy o Treblince? About why during their visit in Auschwitz we say so little about Treblinka. Innym razem przyjechał jakiś pan ze Stanów Zjednoczonych, który powiedział, że on w ogóle nie chciał już nigdy wracać do Europy, bo cała jego rodzina zginęła. Ale jak już jego mama umarła, no to powiedział sobie, że wróci przed śmiercią po raz ostatni zobaczyć Europę. I mówi mi, że on musiał przyjechać do Auschwitz. And he's telling me, okay, I had to come to Auschwitz.
Ja mówię, no rozumiem. I say, I understand. Ale nie, pan nie rozumie, ja musiałem naprawdę. I really had to. I truly had to. Bo mój ojciec zginął w Bergen-Belsen. Because my father died in Bergen-Belsen. Z punktu widzenia logicznego to jest absurdalne. From the logical perspective, this is absurd. Ale jesteśmy na porządku symbolicznym, a nie logicznym. But where we're operating is a symbolic level and not a logical level. I to jest coś, co jest nowe. 20 lat temu tego nie było, czy 15 lat temu. About 20 years ago you could not observe the same thing. Mamy miejsce pamięci. We have a memorial site. To jest to, co odróżnia, myślę, że to miejsce od wszystkich innych muzeów Holokaustu powstałych w innych miejscach na świecie. This is what I think the difference is between this museum and all the other museums in the world that were built, were built from scratch. Naszą istotą nie jest opowieść o całej historii nazizmu, antysemityzmu, zagłady. The essence for us is not to tell the whole story of nazism, antisemitism, the extermination. Ale uczytelnić miejsce pamięci. But make this memorial place readable, to make it readable. Samo miejsce jest wystarczająco nadal jeszcze wymowne dla młodych ludzi. The site itself has still remained expressive enough for young people. Oni często nie szukają wiedzy w tym miejscu, oni szukają autentyzmu. They often when they come, they don't look for knowledge in this place. They look for authenticity. To jest coś bardzo ważnego. Większość z ludzi, którzy odwiedzają to miejsce, już wcześniej przeszła przez różne kursy lub muzea. The majority of the people who come to this place have gone through taking courses, through visiting other museums. Poświęconych zagłady. That is all of those on the subject of Shoah. A jednak przyjeżdżają i oglądają to miejsce, and prawda? Yet they come and they visit, they come to see this place. To mnie doprowadziło do przekonania, że jest niezwykle ważna relacja pomiędzy. This has led me to a conviction that what's really important is the relationship between. Pomiędzy tymi tekstami, które pozostawili świadkowie, ocalali. Between the texts that the witnesses have left behind i tym miejscem and the place itself. Bo same teksty jakby porażają ludzką wyobraźnię. The texts completely shock human imagination. Młodzi ludzie nie są w stanie sobie wyobrazić często, jak to w ogóle jest możliwe. Young people are very often unable to imagine how what happened was even possible. Kiedy czytają te teksty. When they read the testimonies. I dlatego doświadczenie autentyzmu miejsca jakby tą wyobraźnię ściąga na ziemię. And that's why directly experiencing the place sort of makes them confront that imagination, brings it right to them. Byłoby bardzo trudno pokazywać to miejsce, gdyby nie było tych relacji byłych więźniów. It would be really difficult to show this place if the testimonials from ex-prisoners had not existed. I równocześnie byłoby bardzo trudno w pewnym sensie przedstawiać te relacje ludziom, którzy by nie zobaczyli tego autentycznego miejsca. Also it would have, on the other hand, it would have been really difficult to present those testimonials to people who had never seen the place. To są te dwa jakby światy, które się potrzebują nawzajem. Those are the two kind of worlds that need each other. Oczywiście zachowanie tego jest zadaniem fenomenalnie trudnym. Of course, preserving all of this is a phenomenally difficult task. Tu mamy wnętrze jednego z bloków w Auschwitz I. One of the barracks in Auschwitz I. Taki, o którym nie ma ani wystaw, ani jakichś, nie wiem, przestrzeni edukacyjnych. The one that does not have any exhibits and any educational space. I tu mamy trzy przestrzenie z Birkenau. And here we have three spaces, three photographs from Birkenau. Barak drewniany, murowany i ruina. A wooden barrack, a brick barrack and i ruina. And a ruin. Mamy w sumie do zachowania 155 budynków. We need to preserve 155 buildings. I 300 ruin. And about 300 ruins.
Jest to zadanie naprawdę zupełnie wyjątkowe z punktu widzenia naukowego nawet. So this is really quite an exceptional task, among others, definitely from the research perspective. Do tego dochodzą setki tysięcy przedmiotów. And then, of course, at the top of that, we have hundreds of thousands of artifacts. Przedmioty bardzo różnego pochodzenia i o bardzo różnej wymowie. Those are the artifacts of different origins and also of different meaning. Ale to jest to, co zostało po tym miejscu. But this is what has been left after this place. Nic nie pozostało po Treblince. Nothing has been left after Treblinka. Sobiborze, Bełżcu i tak dalej. Sobibor, Belzec and so on, and so on. Tutaj sytuacja jest o tyle dobra. Here the situation is quote unquote good. Że mamy pozostałości, które możemy pokazywać. That we have things that have remained that we can show. Wiele z tych rzeczy stało się już symbolami samymi w sobie. A lot of these things have become symbols in their own right. Jak na przykład bucik albo walizko. For example, like a little shoe or a suitcase. One weszły do naszego świata, prawda, symboli cywilizacyjnych. They have entered our the world of our civilizational symbols. I są rozpoznawane jako powiązane właśnie z zagładą. And they are recognized as connected to the Holocaust. Tutaj pokażę jeszcze jedno zdjęcie, I will show you one more picture, żeby pokazać, że są jeszcze rzeczy, które zostają odnajdywane pomimo lat. And this is to show that we're still finding new things in spite of the years that have passed. Tego lata udało się zdobyć z okolic obozu. This year we managed to get from the area around the camp. Zbiór zachowany na strychu, przypadkowo. A collection that has survived somewhere in the attic, just at random. Z terenów jakby zamkniętych wokół obozowych. It is from the areas of the areas closed, enclosed areas around the camp. Zawierających 150 kilka narzędzi medycznych. Which was a collection of 150 some medical instruments. Głównie ginekologia i chirurgia. Mostly for gynecology and surgery. Na podstawie jakby analizy tych narzędzi możemy z bardzo dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że one pochodziły od słynnego doktora Klauberga. On the basis of the analysis of these objects, we have been able to decide with a high degree of probability that they came from the famous Dr. Klauberg. Bo akurat taki skład narzędzi był jemu potrzebny, a nie innym doktorom SS. Because this was the kind of instruments that he was likely to have needed him rather than other doctors, than other SS doctors. I to jest coś niesamowitego. Jesteśmy 65 lat po. 65 years afterwards. I jeszcze coś takiego się odnalazło. Like this, was found. Oczywiście to wymaga wielkich prac konserwatorskich. Of course, this requires really, huge, conservation efforts. Ale jeśli uznajemy ten autentyzm, o którym mówiłem na początku, za wartość samą w sobie, to but nie ma wyjścia. But if we decide that this authenticity that I talked about at the beginning is a value in its own right, that means we have no other way out, no other solution. 7 czy 8 lat temu zostały założone po raz pierwszy w tym miejscu pracownie i laboratoria konserwatorskie. 7 or 8 years ago, we started conservation workshops for the first time in this on the site. Dzięki wspaniałej pomocy help of Roman Lauder's Foundation. I po raz pierwszy zgromadziliśmy na miejscu konserwatorów zawodowych, którzy byli w stanie rozeznać jakby w ogóle priorytety, które tam są. For the first time we were able to bring to the place, gather professional conservationists who were able to figure out what these things were, what these objects were. I oni powiedzieli, że generalnie no, jest z tym problem, bo są to rzeczy z połowy XX wieku. And they said it was a bit of a problem because this was those were the objects from the mid 20th century. Takich rzeczy się nie konserwuje na całym świecie. And in the whole world, normally you don't conserve objects like this. Wiemy, jak konserwować, nie wiem, zamki średniowieczne, we czy mumie egipskie. We know how to do conservation work for Egyptian mummies or medieval castles. Ale do dziś nie ma nigdzie dobrej metody, until today, there exists a good method, żeby zakonserwować plastikową szczoteczkę do zębów. To conserve a plastic toothbrush. A plastik się rozkłada z czasem. And plastic deteriorates with time.
decomposes. A to był czas, kiedy powstawały pierwsze plastiki. And this was the time when the first plastics were created. Bardzo często musimy walczyć nie tylko z olbrzymią ilością rzeczy do zakonserwowania i z brakiem pieniędzy, ale też z brakiem metody. Very often we have to struggle not only with the huge number of objects for conservation and the lack of money, but also the lack of method to do it. Tym niemniej ci konserwatorzy stwierdzili, że w 25 lat trzeba zakonserwować wszystko. And yet they decided, the conservation people decided that in 20 years we need to conserve everything. Dlatego, że potem będzie trzeba rozpocząć kolejną turę jakby tej konserwacji. Because then after 20 years there will be time for the next round of conservation efforts. I tak dalej, i tak dalej. And so on and so forth. 20 lat i wiemy ile rzeczy i ile budynków. 20 years and we know how many objects and how many buildings come into the picture. To zakłada recepcję około 4 milionów euro rocznie na konserwację. That means about 4 million euros a year just for conservation. To wykracza poza wyobraźnię generalnie polityków w kraju demokratycznym. It generally transcends the imagination of politicians in a democratic country. Bo programy są tworzone od wyborów do wyborów, a nie na 20 lat. Because the programs are created from election to election and not for the 20 years framework. Trzeba by było co 4 lata tak naprawdę rozpoczynać wielką debatę, czy chcemy nadal to zachowywać, czy nie. That means every 4 years we would really need to start a big debate whether we should preserve it or not. Ja takiej debaty bym się bał rozpoczynać. And I would be afraid to start a debate like this. Bo zrozumienie Auschwitz jest konsekwencją, a nie początkiem zachowania. Because understanding Auschwitz is a consequence and not a beginning of a certain kind of behavior. Stąd powołaliśmy fundację. That's why we started a foundation. Oceniając endowment na 120 milionów euro, żeby te 4 miliony rocznie były produkowane. Deciding that the needed endowment was 120 million euro, so that the 4 million could be part of that expenditure. Ale po półtora roku no, jesteśmy bardzo do przodu. 80 milionów zostało już obiecane, bądź przelane. But after a year and a half, we're really doing quite well. That is 80 million euro has already been promised. We are to get it. I w czasach kryzysu. And this was in the times of crisis. Co jednak pokazuje naprawdę głębokie zrozumienie decydentów w niektórych krajach co do fundamentalnej roli tego miejsca. Which shows a deep understanding in many countries the importance, the fundamental significance of this place. Ja jestem przekonany w tej chwili już, że się uda to zamknąć. Now I am convinced at this point that we would be able to do it. I gdzieś około 12-13 roku, 2012-2013. Pierwsze głównie baraki murowane na Birkenau będą konserwowane z tych pieniędzy. The first barracks, mostly the brick barrack in Birkenau, will be the conservation efforts will proceed. One tego najbardziej potrzebują. Because they are the ones needing it the most. Ale oczywiście ten autentyzm nie jest autentyzmem wystarczającym sam w sobie. But of course this authenticity is not sufficient in its own right. Dlatego na tej podstawie musimy rozwijać programy edukacyjne. Also on the basis of it, we have to develop educational programs. I to jest jakby moja druga noga. Jedna noga to jest konserwacja i edukacja. One leg is conservation, the other leg is education. Głównym naszym narzędziem edukacyjnym jest oczywiście wystawa. Our main instrument of education is of course the exhibition. To jest wystawa, która powstała ponad 50 lat temu. That's the exhibition that was created more than 50 years ago. Przez byłych więźniów. It was created by former prisoners. Która czasami się lekko zmieniała w zależności od aktualnej koncepcji komunistycznej na temat tego, kim są Żydzi albo czym jest Izrael. Sometimes it would change depending on the current political concept by the communists regarding who the Jews were or what Israel was like. Ale generalnie no, w 80% jest to ta sama, która została stworzona wcześniej. Generally in 80% it is the same exhibit that was created that early. Tyle, że w 55 roku wszystko było jasne dla zwiedzających. But of course in 1955 everything was very clear to the visitors. Ci ludzie pamiętali wojnę na własnych plecach. These people remembered the war on their own backs.
I tu nie trzeba było dopowiadać wielu rzeczy. Dzisiaj mamy zupełnie inne pokolenia. Today we have completely different, completely new generations. Proszę sobie wyobrazić, że jeszcze parę lat temu naprawdę myślałem, że odejście ocalałych, odejście naocznych świadków będzie największą granicą jakby nauczania. Please imagine that a few years ago I was still thinking that the moment when the Holocaust survivors will be gone, that this would be the most difficulty in that education process. Dzisiaj jakby nie neguję tej trudności, ale widzę kompletnie nowe rzeczy, o których nigdy nie myślałem wcześniej. Od kilku lat przychodzą do nas młodzież, których dziadkowie urodzili się po wojnie. For the last few years, the young people who come in say that their grandparents were born after the war. A poziom dziadków jest tą granicą intymnej, rodzinnej, mojej wyobraźni. And the level of grandparents is that level of the intimate, family-related kind of imagination. Pradziadkowie czy wcześniej, to już jest historia, daleka. Great-grandparents or even earlier, this is just a very distant history. Mało kto wie, gdzie są groby pradziadków czy prapradziadków swoich. Very few people know where their great-grandparents are buried or even great-great-grandparents. Ale dziadkowie to jest ja, to jest moja historia. But grandparents, yes, this is related to me, this is my history. I ta młodzież przychodzi i ma kompletnie inną wyobraźnię o tamtych czasach. So now whoever, you know, people who come, they have a completely different imagination regarding those times. A my na to nie byliśmy przygotowani, bo nie zdawaliśmy sobie sprawy, że oni zaczną do tego podchodzić tak, jak moje pokolenie podchodziło do pierwszej wojny światowej, albo jeszcze wcześniej. This the way that my generation approached the First World War or even earlier events. Dlatego, między innymi, dlatego wystawa wymaga zmiany. Among other things, among other reasons, that is why the exhibition requires some changes. Ale są inne powody. But there are also other reasons. Tutaj mamy mapę świata w 2009 roku. Here we see the map of the world in 2009. Każdy ten znaczek jest konfliktem. Every single little icon here is a conflict. Bardziej politycznym, bardziej brutalnym, bardziej niszczycielskim. More political, more brutal, more destructive. I oczywiście nie zamierzam tutaj żadnego z tych konfliktów, nawet ludobójczego, porównywać do Auschwitz. And I'm not going to compare any of these conflicts, even the ones with the genocide. I'm not planning to compare it to Auschwitz. To nie ma żadnego po prostu sensu. Because it makes no sense. Ale chciałbym porównać ciszę tych bystanderów. But I would like to compare the silences of the bystanders. Młodzi ludzie, którzy zwiedzają Auschwitz, young people who visit Auschwitz, wychodzą bardzo głęboko poruszeni. Leave deeply, very deeply touched. Rzucają fenomenalne oskarżenia pod kątem tamtych czasów. They are full of accusations about these times. I mają rację, powiedzmy sobie szczerze. Right, of course, honestly. Kiedy zadają sobie pytanie, dlaczego tak wiele ludzi nie zrobiło nic. When they ask themselves the question, why so many people did nothing? I dlaczego sprawiedliwych było tak mało. And why the righteous were so few? Tylko że problem polega na tym, że ci ludzie wracają do siebie do domu. But then the problem is like this, that these people go back home. Miesiąc, dwa, trzy miesiące potem widzą w telewizji jakieś wydarzenia w Afryce. Albo chociażby nawet dzieci umierające z głodu. I też nie robią nic. A nie są w sytuacji zagrożenia wojną. Widzą wszystko na żywo. I mają środki, żeby polecieć i pomóc chociażby tej jednej osobie. To jest być może dla nas tu siedzących ciekawy problem jakby antropologiczny, moralny, filozoficzny. Dla mnie jest to problem zawodowy. For me it's a professional problem. Bo to oznacza, że w pewnym sensie proces tej edukacji się zatrzymuje za wcześnie. Because it means that in a certain way this education process stops too early. On się zatrzymuje na faktach, na pamięci. That is, it stops on the level of facts, on the level of memory.
może znaczenia tych faktów, mniejszość, która może być pewną transmisją wiedzy. Ale generalnie, jeśli czegoś tutaj nie zrobimy, to problem będzie szybko bardzo poważny. Next question. Okay. Two related questions concerning the current and the future exhibit. Obecne I przyszłe wystawy. Okay, so one is about how you managed to talk about all victims of Auschwitz, Jewish and non-Jewish. Mówić o wszystkich ofiarach żydowskich I nieżydowskich. But also if you manage or if you can even endeavor to talk about the perpetrators of the crime, humanize them as well, to understand. O sprawcach, czy to ich nie humanizuje również? To są dwa trudne pytania. Pierwsze właśnie, znaczy te dwa jakby etapy obozu, czyli etap obozu zagłady, etap obozu koncentracyjnego, od 40 do 45. These two stages, the concentration camp stages, stage from 1940 to 1945, będzie widoczny ze strony organizatorów w pierwszej części, will be visible from the organizer's perspective in the first part, a ze strony więźniów w trzeciej części. And from the prisoner's perspective in the third part. Natomiast ta część, gdzie najwięcej ludzi zginęło, 42-44, zagłada. The part, the time when the most people died, that is 1942-44. Będzie widoczna znowu z perspektywy organizatorów, logistyki again, jakby zagłady w again, pierwszej części. Logistically, from the organizers' perspective, will be seen in the first part. A z perspektywy ofiary w drugiej części. It'll be in the second part. Natomiast ta wystawa będzie miała bardzo mało tekstów. This exhibitions will have very limited amount of writing. Dlatego, że nas odwiedzają ludzie z całego świata. Because we're visited by people from the whole world. I oprowadzamy w tej chwili w 18 językach, a niektórych brakuje. Now we're guiding people in 18 languages and we don't have enough languages that we can do it. No nie można stworzyć w 18 językach podpisu pod zdjęciami, no to jest fikcja. Under, photographs in 18 languages. Stąd fundamentalna rola przewodników. So there will be a fundamental role would be given to guides. I oczywiście te grupy są różne. And of course the groups vary. Są grupy, nie wiem, no na przykład związane z historią martyrologii Romów i Sinti, tak zwanych Cyganów. There are groups that are related to the martyrology of the Roma. Im dodaje się pewne elementy dużo pełniej, bo to jest ich świat. Oni mają prawo, że tak powiem, poznać głębiej. We give them certain stories, certain elements of the exhibition much broadly, because this is their history and they have a right to get to know their history. Albo świadkowie Jehowy. Or Jehovah Witnesses. Natomiast oczywiście pewien element całości, spójny jest przekazywany wszystkim. But of course there is a certain element of the whole story which is consistent and that we're trying to give to everybody. Natomiast jeśli chodzi o humanizację SS, the SS, the perpetrators. Ja powiem tak, i można się z tym nie zgadzać, ale powiem to. Największy błąd, jaki można popełnić, jest ich dehumanizacja. The biggest mistake that one can commit is to dehumanize them. To jest za łatwo. Because it's too easy. To byłoby za łatwo. It would have been too easy. To byli ludzie, these were people, którzy mieszkali tuż obok, who lived just nearby, którzy wdychali to powietrze z tych kominów, who were breathing in the air from the chimneys, którzy dostawali za to medale, who were given medals for it, którzy po pracy szli do małych dzieci I się z nimi bawili, after work, who went back home and played with their small children. I stworzenie wrażenia, że to nie są ludzie, jacyś zwierzęta, bestie, nie wiem, poza ziemi, jest czymś bardzo łatwym i niestety kompletnie fałszywym. Co widać w różnych innych sytuacjach niestety na naszej ziemi. Okay.
One question concerns the challenge that the museum faces by teaching on the one hand, but also potentially desensitizing. Uczy, to też się odwrażliwia, że jak się o tym dużo mówi, to tracą ludzie wrażliwość na to. Problem wrażliwości jest w ogóle bardzo, jest bardzo trudnym problemem i to się wiąże bardzo mocno z odejściem byłych więźniów. Oni byli przekaźnikiem tego wyczulenia, jakby na te sprawy. Bo fakty to może nauczyciel powiedzieć w szkole. Zresztą rzadko młodzi ludzie pytali o fakty, o daty czy o nazwiska byłych więźniów. Dużo częściej to były pytania typu: a co pan wtedy czuł? A co pan myślał? Jak pan na to patrzył? Czy miał pan nadzieję? To jest to, co ludzie pytają, wpatrzeni w oczy, prawda, tego ocalałego. I na tym oparliśmy trochę całe nasze nauczanie na całym świecie przez całe lata. No to jest rozwiązanie beznadziejne, trzeba sobie jasno powiedzieć. Perspektywy się kończą. And of course, this is quite hopeless that this, you know, there is we're facing the end. W 60. rocznicę wyzwolenia 1500 byłych więźniów było obecnych. In the 60th anniversary, we had 1500 of former prisoners. Tego roku, w 65. rocznicę, 65th anniversary, 150. 150. Już jak zaczynałem pracować 4 lata temu, większość grup miała z sobą ocalałego, który szedł razem z nimi. Most groups had a survivor who would be accompanying them during the visit. Dzisiaj ja nie wiem, czy co 10, czy co 5 ma. Today maybe one every 10, maybe one every 5 groups has one. Raczej co 10. Most likely one of 10. I to jest normalne. Wizyta trwa, nie wiem, 10 kilometrów. And the visit is about 10 kilometers long. Ale z jednej strony musimy pamiętać, że ci ludzie ocalali, oni swoją pracę odrobili. But we also have to remember that the survivor have really done their job. Oni opisali, namalowali, nagrali na wideo, opowiedzieli wszystko, co byli w ogóle w stanie opowiedzieć. Natomiast problem jest, jak w tej chwili to jakby wykorzystać, jak to pokazywać. W latach 90. wszyscy bardzo wierzyliśmy w te metody nagrywania na wideo. Nadal wszyscy to robimy pomału, jak tylko jest możliwość. No bo nie można stracić jakby tej okazji. Ale jak patrzę na rozwój cywilizacji i na nowe młode roczniki, to sobie zadaję pytanie, czy to jest... Czy to jest tak skuteczne, jak zakładaliśmy na początku? Zaczynaliśmy te projekty w czasach, kiedy każdy w domu miał jeden telewizor i kilka... Może kilkanaście kanałów, prawda, maksimum. Jak nie leciał film, to czasami jakaś głowa coś mówiła. Ale teraz te głowy mówiące są zupełnie wszędzie. Na 600 kanałach, w komputerze, w telefonie komórkowym. I mam wrażenie, że odbiór głowy mówiącej przez dzisiejszą młodzież jest inna niż jak ja byłem, nie wiem, nastolatkiem. Today's teenagers than it was when I was a teenager.
To jest wielkie pytanie, jak oddać te emocje, jak oddać tą... Na pewno tego nie oddamy już tak, jak ocalali, tu nie oszukujmy się. Moją próbą odpowiedzi, o której tutaj nie mówiłem, bo to jest projekt, na który kompletnie nie mam w tej chwili pieniędzy. And I didn't talk about it during the lecture because that's something that I absolutely have no money for. Jest pełniejsze wykorzystanie sztuki zrobionej przez ocalałych. Is taking more of an advantage of the art that the survivors that the prisoners created. Ta sztuka jest zupełnie powalająca, jeśli chodzi o ilość emocji w niej zamieszczonych. This art is absolutely smashing when it comes to the amount of emotion that it carries with it. Ja nawet jak to zobaczyłem, porównywałem to ze zbiorami sztuki z obozów jenieckich i to jest coś zupełnie innego. When I first saw it, I tended to compare it to the art collections from the POW camp. But that's something very different. I w tych twarzach namalowanych, tych twarzach, które oni widzieli w obozie i którym się śniły przez całe życie potem. Painted faces, the faces that they saw in the camp and that tended to return to them in their dreams all their lives. Są wszystkie te stany ducha i te emocje, które pamiętam z rozmów. These faces show all of those emotions, all of those spiritual journeys that I remember from conversations with them. Lęk, beznadzieja, strach, jakiś głód wyrażony na twarzy, zdezorientacja w obozie. Lack of orientation, lack of vagueness in how they were in the camp, how they felt in the camp. Chciałbym bardzo kiedyś stworzyć w budynku kuchni obozowej w Birkenau. Really like very much to create in a kitchen building in Birkenau. Wystawę, która będzie pokazała tylko właśnie wybór jak tych obrazów, tych rysunków. Show the selection of paintings and drawings. Pod kątem jakby ludzkiego wnętrza w sytuacji więźniarskiej. From the perspective of what it's like to the human spirit to be in that situation of a prisoner. Bez żadnego tekstu, bez niczego po prostu. W tym widzę zachowaną pewną część tych emocji, które nie pozwalają jakby faktom odpłynąć w statystykę. Okay, two last questions. How does the museum deal with, on the one hand, Holocaust deniers who may be visiting the museum? And also, the frequent tendency to refer to camps that were in Poland as Polish camps. So that basically about political responses of the museum. And one last question to conclude after that on a lighter note. How does your training as a medievalist affect the way you approach the exhibit or your role at the museum? Tak. Pierwsze dwa pytania proste, bo nie dotyczą mnie. Very simple, because they're not about me. Ale generalnie negacjonizm czy deniers dzisiaj w Europie nie stanowią już takiego problemu jak w latach 80-tych, wczesnych 90-tych. Jest ich jeszcze kilka takich dinozaurów. Jak Irving czy paru innych, ale są generalnie wyizolowani i traktowani jako wyizolowani. Nie widzę jakby w tej chwili, i to w żadnym kraju w Europie, jakiejś odnowy negacjonizmu. Co ciekawe, to wcale się nie pokrywa z ewolucją niektórych społeczeństw w kierunkach ekstremy prawicowej. What's interesting, there is no convergence between this and the evolution in certain countries toward the extreme right-wing politics. Jakby to nie zabrzmiało przerażająco, neonazista nie jest negacjonistą. Horrifying it could sound, a neo-Nazi is not a denier. On to afirmuje. He affirms it. Także to jest zupełnie jakby inna jeszcze kwestia. This is a different question. This is a different issue.
Jeśli chodzi, no, dla mnie dużo bardziej niepokojący jest ten zorganizowany i masowy negacjonizm właśnie krajów północnej Afryki i Bliskiego Wschodu. What's much more worrisome for me is this mass Holocaust denying, that's an organized Holocaust denying in the Middle Eastern and Northern African countries. To pokazuje, jak dalece nienawiść względem Izraela potrafi być większa niż nienawiść względem Europy. Jak nienawiść względem Europy. Can be bigger than hatred against Europe. To stawia naprawdę fenomenalne pytania i dzisiaj nie widzę na nich jasnych odpowiedzi. It brings up really, you know, truly phenomenal questions, and to tell you the truth, I do not see any answers today. Natomiast jeśli chodzi o polskie obozy, no to jest rzecz złożona. W 80 czy 90 przypadkach jest to błąd, głupi błąd, bo lokalizacja, prawda, sugeruje taką nazwę. I tutaj dużo zostało zrobione. No, normalny, dobry dziennikarz już przynajmniej słyszał coś, że jest taki problem. Mieliśmy, nie wiem, 600 dziennikarzy czy 700 na rocznicę, prawda, teraz wyzwolenia. Z informacji, które dostałem z MSZ-u. That I got from the Ministry of Foreign Affairs. W dwóch czy trzech przypadkach się znowu to pojawiło. Jest to promil, w każdym razie generalnego. Czasami jest to promil o tyle bolesny, że pokazuje się w bardzo poczytnej prasie. Sometimes, of course, this is quite painful because it is published in relatively, in, you know, very in a press that has a big readership. Problemem jest z tymi 10%, które chyba nie wynikają niestety z błędu. There is a problem with the remaining 10%, where it probably is not a result of an error. Bo jeśli ktoś popełnia błąd, to się to przyznaje, przeprasza i publikuje sprostowanie. Because if somebody makes a mistake, then he or she admits it, and then the new version, the explanation is published. Nawet na 30 stronie, ale publikuje. Even if it's on the 30th page, it is still there. Ale jest te 10%, które odmawiają publikacji sprostowania. A to już zakłada złą wolę. And this of course is you know is it assumes there is some bad intentions. Niestety. Unfortunately. Jak my, no my generalnie zajmujemy się edukacją, tutaj współdziałanie, sukces jest przede wszystkim ze współdziałaniu ludzi mieszkających, czytelników i naszych placówek dyplomatycznych. Generally our task is generally education, and of course a lot is done with the cooperation of our diplomatic units abroad. I czytelników, no, którzy na ogół sami reagują bardzo szybko. Myślę, że jesteśmy w dużo lepszej sytuacji niż jakieś 10 lat temu. No, aczkolwiek jeszcze sporo trzeba zrobić w tej kwestii. Natomiast jeśli chodzi o to jak się zjawiłem i dlaczego jestem mediewistą. As for me, how come that I came to do it and the fact that I'm a medievalist. Ja bardzo zawsze lubiłem historię. I always liked history. Ja pochodzę z rodziny opozycyjnej względem komunizmu w Polsce. I come from the family of opposition in relation to the communist regime. Jeszcze na długo przed Solidarnością. Long, long time before Solidarity. Mój ojciec był bardzo zaangażowany w działania opozycji. Was very involved in the opposition movement. I stąd wiele ludzi zaangażowanych w tamtych wczesnych latach, no, było mi bardzo bezpośrednio znanych. That's the reason why people who were directly involved in the opposition, I simply knew them at that point, early. Jak zacząłem studiować historię, to sobie pomyślałem, że XX wiek nie jest dla mnie. So when I started studying history, I kind of thought, okay, 20th century is not for me. Bo to jest trochę tak jak się uczyć z jednej strony o znajomych, a z drugiej strony trochę tak jak czytać gazetę. To wszystko jest za bliskie. It would be something like, okay, like I'm learning about family friends, and on the other hand, it felt like what? It's I'm going to learn about stuff that can be found in a newspaper. It was just too close to call. I uciekłem z tego XX wieku coraz dalej i dalej.
the 20th century and I moved back in time further and further. I trafiłem do wczesnego średniowiecza. I ended up in early Middle Ages. I to są piękne czasy. These are beautiful times. Słuchajcie, nie można być negacjonistą dla X wieku. You cannot really be a denier when it comes to the 10th century. No, nie można nikomu zrobić krzywdy opisując coś w XI wieku. You cannot hurt anybody's feelings when you're discussing stuff in the 11th century. A z drugiej strony są czasy bardzo trudne do badania, bo jest bardzo mało wiadomości i trzeba oczywiście je krzyżować, wyciągać wnioski. These are the times that are really difficult to research because very very few things have survived and you have to cross-reference them all the time. To metodologicznie jest dobra szkoła. Methodologically speaking, this was really a good learning. Ale w życiu jest tak, że jak się przed czymś ucieka, but, you know, in life, when you try to escape from something, to w pewnym momencie to coś dogania człowieka, bierze i jeszcze raz wkłada do środka. It catches up with you and grabs you and brings you inside of it. I tak było w moim przypadku. Kończyłem spokojnie pisanie doktoratu. I was calmly, you know, just quietly finishing writing my PhD dissertation. Na temat jakiegoś biskupa, misjonarza z X wieku. Some missionary bishop from the 10th century. Kiedy zadzwonił do mnie profesor Władysław Bartoszewski. When profesor Władysław Bartoszewski called me. Były minister spraw zagranicznych Polski. Foreign Affairs Minister in Poland. Sprawiedliwy wśród narodów świata. Sprawiedliwy wśród narodów świata, righteous. He's a righteous among the world. Były w więzieniu Auschwitz. He's also a former prisoner of Auschwitz. I przewodniczący Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej. And he is the chairman of the International Auschwitz Council. Zadzwonił do mnie w 2000 roku. He called me, it was year 2000. Że tworzy nowy skład Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej. That he was working on creating the new International Auschwitz Council. I że oni się wszyscy starzeją i potrzebują kogoś młodszego, żeby pomógł, żeby został członkiem, tylko po to być sekretarzem tej rady. No, Bartoszewskiemu generalnie nie potrafię odmawiać, więc się zgodziłem. No i dopiero potem sobie zdałem sprawę, że Boże, co w ogóle znaczy? W tej radzie byli najlepsi specjaliści od tych kwestii z całego świata. I ja. And me. Przez pierwsze półtora roku czy dwa po prostu czytałem dzień w dzień, połykałem książki, żeby mniej więcej wiedzieć, jakby o czym mowa. I was kind of reading one book to sort of devour as much information as I could to really understand, to be able to follow what they talked about. Rodzina już na mnie patrzyła z lekkim zaniepokojeniem. My family was sort of looking at me with a little bit of worry. No i po 6 latach poprzedni dyrektor odchodził na emeryturę. The previous director was about to retire. I przyjechał do mnie. And he came to me. I zapytał się, czy nie chciałbym zostać dyrektorem po nim. And asked me if I wouldn't like to become a director after he retires. Myślę, że oczywiście, że nie, ale bardzo dziękuję za miłą propozycję. No, but thank you very much for a really nice proposal. I że mamy pół roku, to znajdę kogoś. Half a year, you'll be able to find somebody. I że jeszcze zadzwonię oczywiście do profesora Bartoszewskiego, bo musimy razem szukać kogoś. No to on powiedział, że dobrze, tylko że potem do niego jeszcze raz oddzwonił. No i zadzwoniłem do profesora. I profesor powiedział mi, och, ja tak się obawiałem, że on złoży tą propozycję. No nie jest tak, że pan tam musi się od razu przeprowadzać. Z poziomu rady możemy kierować tym muzeum. Pan jest zaangażowany w wiele innych działań. Sprawy Europy, różne inne rzeczy, które tam prowadziłem. Byłem wtedy prezesem Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie. Bardzo różne rzeczy, po prostu zajmowałem się różnymi bardzo rzeczami. No i bardzo tak, no nie wiem, czy pan tam ma kogoś, kto mógłby pana zastąpić. To nie jest tak, że trzeba od razu. No więc sobie pomyślałem, to jest ojciec. To jest prawdziwy ojciec Bartoszewski. Żeby mnie ustrzec, żeby mnie łapał tego tak od razu, bo być dyrektorem to jest świetne. No więc
cały taki zbudowany, oddzwaniam do mojego poprzednika. So I'm just, you know, kind of, you know, feeling, you know, feeling that support. I'm calling back the guy, you know, the previous director. I mówię mu, że właśnie rozmawiałem z profesorem. I'm telling him, okay, I have just finished the conversation with Professor Bartoszewski. I mój poprzednik mówi tak. He says, no i co? And what? And what happened? Obiecał, że pana przekona. Did he promised he'd convince you. No. I tak się wszystko jakby zaczęło w pewnym momencie. This is how it all started. Thank you very much for coming. Dziękuję. Thank you also to our magnificent interpreter, Kasia Dudzińska.